cześć w drugiej części naszej filmowej powieści o kolejowej podróży po Szwajcarii. W poprzedniej historycznym podciągiem Belle Époque przejechaliśmy z części francuskojęzycznej w głąb kraju do berneńskiego Oberlandu, kolebki turystyki szwajcarskiej i po części też światowej. Jak jedzie się najstarszą kolejką linowo-terenową na świecie, jak pracuje silnik zabytkowego parowca po tym turkusowym jeziorze, gdzie można wędrować po szlakach z krowami, a gdzie z elfami? Na pewno znajdziecie odpowiedzi w tym odcinku. Zapraszamy zaraz po muzyce. Znajdujemy się w okolicach miejscowości Interlaken, godzina drogi od stolicy kraju Berna. Jak nazwa wskazuje, leży ono pomiędzy dwoma jeziorami. A my na warsztat bierzemy jedno z nich, Brinzersee. Pogoda według prognoz ma być niezbyt łaskawa, dlatego kierujemy się do miejscowości, gdzie koloru dostarczy nam coś innego. Nazwa jeziora wzięła się od miejscowości Brinz, właśnie leżącej pod tym wodospadem. A teraz, tak dla uzmysłowienia, zazwyczaj stare miasta w starych miejscowościach kojarzą nam się z cegłą, kamieniem, a tutaj stare miasto to zagęszczenie starych, ale raczej drewnianych, takich tradycyjnych domów szwajcarskich. Brinz, doskonały punkt wypadowy w rejony wokół jeziora, do największego skansenu architektury w Szwajcarii, na okoliczne szlaki górskie oraz rejsy stylowymi statkami po jeziorze. Również oczywiście za darmo, jak się ma Swiss Travel Pass. Co ciekawe, tutaj komunikacja publiczna działa jak w zegarku, nawet jeśli spotykają się cztery różnego rodzaju środki transportu. Spójrzcie na to. Tutaj odpływa łódź, tam podjechały autobusy, przed chwileczką podjechał pociąg, ludzie przeszli, a jeszcze jest stacja kolejki zębatej. Wszystko z sobą pięknie skorelowane. Płynąc tym statkiem, sunąc wręcz po gęstym turkusie, nie wiemy jeszcze, że za chwilę wkroczymy w świat, w którym w cieniu góry można przenieść się o jakieś 150 lat wstecz i tam, gdzie wodospad, można zobaczyć od tyłu, a właściwie dwa wodospady. Szumi, musi szumieć, ale chyba będzie troszeczkę mniej szumiał. Na tyle mniej, żebym powiedział wam o trzech ważnych faktach. Wodospad nazywa się Giesenbach i spada z ponad 500 metrów jako dowód na siłę największego rzeźbiarza, czy też rzeźbiarki tych okolic tak naprawdę, czyli siłę wody. Po drugiej stronie, z przepięknym widokiem na tenże wodospad, znajduje się historyczny hotel Giesenbach. Dobrze myślę? Momencik. Bez N. Giesenbach. Hotel historyczny, którego początki sięgają właśnie czasów pierwszego boomu turystycznego świata XIX wieku. Przepięknie się komponuje, ma część pokoi wychodzących bezpośrednio na wodospad. Troszeczkę dalej w tamtą stronę, w kierunku wąwozów rzeki Are, znajduje się inny słynny wodospad, Reichenbach, który się pewnie kojarzy fanom literatury i Sherlocka Holmesa z jego rzekomą śmiercią. I tam się wjeżdża kolejką funikular, ale kolejka funikular, która tutaj nas dowiozła, jest jeszcze ważniejsza, ponieważ jest, uwaga, najstarszą tego typu linowo-terenową kolejką na świecie, stale działającą. Także rarytas. Teraz czeka nas około 2-godzinna wędrówka szlakiem wzdłuż jeziora. Śpiew ptaków, zapach lasu, zapach jeziora, kąpiele leśne. Czego chcieć więcej? Hmm.
Jedna z naszych fanek, obserwatorek, zwróciła uwagę, żebyśmy my zwrócili uwagę na ciekawe zjawisko, publiczne grille. No i są, proszę bardzo. A jak tu jest? Porządnie, czysto. Wysprzątane. Świetny pomysł. Naprawdę. No i doszliśmy do miasteczka Iseltwald. Pogoda jak zwykle dużo lepsza niż była w prognozach. Turkus no fantastycznie komponuje się z tym pałacykiem. A notabene nazwa tej miejscowości trochę taka tolkienowska, prawda? Ale to jeszcze nie ten moment, w którym będziemy mówić o Władcy Pierścieni. Nie puścimy też drona, ani nie pobiegniemy na kolejny odpływający statek. To jest ten moment, gdy usiądziemy w ukwieconym miasteczku i będziemy mówić chwilę o jedzeniu. Porozmawiajmy o temacie dla niektórych, temacie tabu, czyli o cenach w Szwajcarii. Oczywiście nie będziemy wam mydlić oczu, że nie jest drogo, bo można powiedzieć, że jest drożej, a my jesteśmy w podróży służbowej, więc byłoby to niewiarygodne. Ale specjalnie staraliśmy się również dla was udowodnić, że da się znaleźć posiłek w tak pięknym, emblematycznym miejscu, na przykład za mniej niż 15 franków. Abym powiedział nawet, że tutaj ten raclette z ziemniakami, tradycyjny bardzo dla kantonu Oberland berneński, jest za 12 franków, więc w sumie to około 50 zł. Więc jak przeliczymy ceny w sezonie nad Bałtykiem, to jest podobnie. Czy tutaj się posilę Oberlanden Kassel Spatzl? Bardzo ciekawe połączenie z musem jabłkowym, czyli mamy troszeczkę słodkiego i troszkę wytrawnego. No i takie fajne kluseczki z serem alpejskim. Bardzo ciekawa potrawa. Również za niecałe 13 franków. Do tego oczywiście piękny bursztynowy rugen z Interlaken i białe wino z Natrodanu. A propos obrazków, które widzieliśmy 2-3 dni temu z pociągu i które można było zobaczyć w poprzednim odcinku. To zabieramy się. Okazja jest, widok jest. Cenowo w porządku, korzystajmy. Jeśli chodzi o parowce, to biała flota na szwajcarskich jeziorach jest drugą, może nawet trochę niedocenianą atrakcją kolejowej podróży po tym kraju. Bo tak, na karnetach kolejowych można używać również takich statków parowców, na przykład jak ten wybudowany w Zurichu ponad 100 lat temu, którego trzewia, nieprzyzwoicie wręcz czyste i nienagannie pracujące, można oglądać od środka i się zahipnotyzować. Niezwykłe jest też to, że flaga statków kompanii BLS jest taka sama jak flaga Polski. Wróćmy jeszcze na chwilę do historii turystyki. Bo to, że akurat tutaj stosunkowo dawno pojawili się angielscy turyści, wspinacze, letnicy, a słowo Szwajcaria stało się synonimem zróżnicowanego krajobrazu, również w Polsce, łączy się trochę z okolicami właśnie Interlaken, do którego wpływamy parowcem. Trudno sobie wyobrazić, że dzisiejsza bogata Szwajcaria była kiedyś krajem ubogim, którego większość ludności ledwo żywiła się ziemią, dla której masowe przybycie brytyjskich turystów z klasy średniej otworzyło niewyobrażalne możliwości. No, na upartego to początki turystyki można wyznaczyć nawet w starożytnym Egipcie. Ale chodzi o taką zinstytucjonalizowaną turystykę, ergo może nawet biura podróży. W 1863 roku pierwsza 150-osobowa wycieczka organizowana przez Thomasa Cooka otworzyła Szwajcarię jako popularny cel podróży turystycznych z Wielkiej Brytanii. I nie tylko. Od tego momentu Grand Tour nie dotyczył tylko bogatych młodzieńców z dobrych domów.
tym miejscu można sobie zadać pytanie. Jak zmieniła się turystyka przez te 200-250 lat, a jak zmieniła się przez ostatnie 20-25 lat, a jak zmieniła się przez ostatnie 20-25 miesięcy? Chyba najbardziej. I czy kiedykolwiek wróci na tak masową skalę? A może po prostu wróci, ale nieco inna? Rozpoczął się właśnie pierwszy weekend wakacji. Jesteśmy w popularnej dolinie Lauterbrunnen, zwanej najpiękniejszą na świecie. Czemu? To zaraz zobaczycie. Proszę pana, ja to mam bardzo dobre połączenie. Wstajemy rano bardzo wcześnie, by po obfitym śniadaniu już około 7 podjechać pociągiem do wioski, by w minutę na tym samym dworcu przesiąść się w kolejną kolejkę linową, tak? Oni naprawdę tak mieszkają. A potem przesiąść się w pociąg, czy też metro, międzywiejskie metro położone na wysokości ponad 1000 metrów. Wszystko działa jak w zegarku. Cóż to za niezwykły, wręcz utopijny scenariusz. Pójdziemy dalej szlakiem. I nie sami. Przepraszam! Chyba nikt cię nie słucha. Halo, czy to jest szlak na Miren? Tylko tyle chcę wiedzieć. Idziemy żółtym szlakiem, który na tym fragmencie przy kolei łączy się ze szlakiem zielonym. Czyli Via Alpina tak zwana. No, idziemy z takimi pięknymi widokami. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Chyba nawet przedostatniego, ani pierwszego nie powiedzieliśmy. Wierzcie nam na słowo. Słynny Eiger rzuca jeszcze chłodny cień, choć robi się już znacznie cieplej. Kolejna kolejka wywodzi nas na wysokość prawie taką samą jak w poprzednim odcinku. Mijamy teraz Kasprowy, po chwili Gerlach, a w tym momencie bułgarską Riłę. I jesteśmy na miejscu, które niektórzy mogą kojarzyć z popkulturą, a inni po prostu z górami. Schildhorn. I znów jesteśmy na prawie 3000 metrów nad poziomem morza. Wokół przepiękna panorama Alp Berneńskich, kilkadziesiąt trzytysięczników, a wśród nich także gwiazdy, czterotysięczniki za restauracją Jungfrau. Czuć troszeczkę, że powietrze jest rozrzedzone, ale pogoda znów nam bardzo dopisała. Zobaczcie, jak pięknie świeci słońce. Jeśli chodzi o popkulturę, to dokładnie... w tajnej służbie Jej Królewskiej Mości z chyba najmniej znanym Bondem, George'em Lazenby. Helikopter, we've been attacked! Get our positions covered! Choć można powiedzieć, że klasyczne Bondy, które ja osobiście wciąż bardziej lubię niż współczesne, bardzo źle się zestarzały, to sceny Spis Gloria, bo tak brzmi druga nazwa szczytu, podobno należą do tych najbardziej znanych. No możliwe, ale w tym miejscu jest coś jeszcze niezwykłego. Widok na coś niezwykle ważnego w Europie. Teraz chwila niewątpliwie warta odnotowania, słuchajcie. W naszych podróżach jest takie rzeczy się bardzo liczą. Otóż po raz pierwszy w życiu widzimy najwyższy szczyt Europy, oczywiście wykluczając Elbrus, Mont Blanc. On znajduje się tam gdzieś
wystaje, widzicie, zza tego żebra tutaj ciemnego. Niezwykły moment, naprawdę. Wow! Stąd zdecydowanie lepiej, znaczy przez te urządzenie dużo lepiej go widać. Pokaż. Zobacz. W sumie zobaczymy to razem, ja będę oglądał razem z wami. Prośba o to, by osoby z lękiem wysokości przez chwilę nie oglądały tej sekwencji, o ile już i tak dawno nie zrezygnowały z oglądania. Spokojnie, już możecie wracać. Teraz napijemy się kawy z widokiem za 4 franki i pójdziemy dalej. Opuszczamy Muren, niecało godzinę na wędróweczka do Gimewaldu, wioski uznawanej za jedną z najpiękniejszych w Szwajcarii. I później zjedziemy do Głównej Doliny i wzdłuż wodospadów, mam nadzieję, dojdziemy do miasteczka. Trzymajcie kciuki za niebieskie niebo. Naprawdę jest dużo, dużo lepiej niż się spodziewaliśmy. Delikatny, nie? No właśnie, czyli to ten moment, w którym można wspomnieć o Tolkienie. Spójrzcie tylko na te piękne widoki za moimi plecami. Specjalnie takie ujęcie chwyciłem, żeby powiedzieć kilka słów o jednym z moich idoli. Mistrz Tolkien przebywał oczywiście w Szwajcarii. Jako Anglik był predysponowany oczywiście, bo była Szwajcaria popularna wśród Anglików. I mówi się, że odwiedzając dolinę, tutaj zainspirował się opisami późniejszymi Rivendell. Natomiast idziemy teraz do miejsca, które jest absolutnie niezwykłe. To też jest wodospad, ale inny niż wszystkie. I moim zdaniem, zobaczymy jak będzie jakby w praktyce, ale w teorii to jest połączenie Rivendell i Morii. Kolejna szansa na pokazanie się światu. Pozdrawiamy GoPro umieszczone na moim czole, które bardzo stresowało się przed tym debiutem, ale jak widać pomogło i pokazało powagę sytuacji. Wodospady Trümmelbach, bardzo przepraszam za mój niemiecki, to jedne z 72 w tej dolinie, ale z pewnością najbardziej unikatowe. Woda, która spływa wprost spod lodowców Jungfrau, przebija się przez wapienne skały bardzo głośno. Dolina jest klasyczną doliną ukształtną, pomnikiem sił przyrody i lodu. Pionowe wręcz ściany na 500 czy też 1000 metrów, z których opadają potężne wodospady, to widok prawdziwy, niezmyślony. Przerywamy retransmisję spadających wodospadów, by zwrócić się w stronę zaufania społecznego. Tutaj mamy lodóweczkę z serami i z cukierkami. Bierzemy co chcemy. Tu jest kasa, proszę bardzo, płacimy. Zaufanie społeczne jest. Brawo, Szwajcaria. A jakby ktoś z was nie miał sznity, to tutaj ma, proszę, produkty lokalne. Proszę bardzo, jest ser. Nawet jajka są. Jajka, no.
nie umrzecie z głodu. Kiełbasa. Można by rzec, że dolina, której wystawiamy ocenę 9,5 na 10, będzie idealnym zakończeniem dnia, ale nie. Po zmianie ubrań w hotelu wsiadamy w kolejny pociąg, tym razem do Grindelwaldu, by sprawdzić, jak sytuacja wygląda tam. A wygląda tak. Dzień kończymy w wioseczce Grindelwald, też uważanej za jedną z ładniejszych, pod ścianami Eigeru. Kropi, ale jak słusznie Ania zwróciła uwagę, a ona ma nosa do tych spraw, oznacza to prawdopodobnie tęczę. I to już by było na tyle, jeśli chodzi o tą piękną, widokowo inspirującą, mamy nadzieję, podróż po Szwajcarii. W następnych odcinkach spotkamy się już na trasie po Polsce. Czy to będzie dookoła znowu, ale w drugą stronę, czy jakoś inaczej, to się dowiecie. Na pewno będzie inaczej, ale rok temu nie zawiedliście. Odcinki o Polsce były nawet jeszcze bardziej popularne niż o różnych miejscach na świecie. Mamy nadzieję kiedyś wrócić do Szwajcarii, niekoniecznie tak symbolicznie jak tym razem, oby już nie trzeba było się odblokowywać po żadnych pandemiach. Zapraszamy. Zapraszamy na następne odcinki. Drodzy widzowie, tradycyjnie zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Naprawdę jeszcze wiele przed nami w tym roku.